Hej, dzisiaj przychodzę do Was z otworzeniem pudełeczka. Będzie to pudełko Shiny Box. Pierwszy raz w ogóle takie pudełko mam w rękach. Nie miałam nigdy Glossy Boxa ani Shiny Boxa. I zanim przejdę do otwierania tego grudniowego pudełka, powiem Wam, jak to się stało, że to pudełko się u mnie znalazło. Ponieważ kiedyś w ogóle, jak ten Shiny Box wchodził, była taka możliwość, że zapraszało się jakichś ludzi i jak oni się zarejestrowali z tego linka, to chyba się dostawało 5 Shiny Stars. I za setkę, czyli za 100 punktów jakby, można było sobie zamówić darmowe pudełko. No i ja kiedyś to spamowałam ludziom tym linkiem i trochę mi osób poklikało, ale później się zmieniły zasady i nie można było wysyłać tego linka i mówię, kurczę, no szkoda. I ostatnio robiłam zamówienie na e-kobiece i tam jakoś sporo punktów dostałam za to i akurat uzbierało mi się 100 punktów na Shiny Boxie i postanowiłam, że zamówię pudełko. I jest to pudełko. Pudełko grudniowe, bardzo fajne opakowanie, takie kolorowe. Chciałam zrobić w ogóle open box, nie wiedzieć co tam jest, ale niestety w ogóle dzisiaj cały dzień nie miałam prawie prądu. Udało mi się teraz, w końcu jest i nie mogłam się doczekać, aż się otworzy, więc zobaczcie, jest po prostu takie fajne, zimowe, zielone z czerwonym. I tutaj słuchajcie, powiem tak, jak otwieramy... Boż! Jak otwieramy, mamy tutaj jakieś tam karteczki i zaraz Wam powiem, co tutaj mamy. Jest jakieś tam rabaty, pierdu, to nam nie jest potrzebne. I w Shiny Boxie jest teraz aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć produktów pełnowymiarowych. Także grudniowe pudełko się postarało i będę Wam mówić po kolei, co jest. Więc słuchajcie, jak je otworzymy. Coś takiego nam się tu pokazuje, więc będę mówiła po kolei. Pierwszym produktem jest to produkt z Organic Pink, enzymatyczny tonik do twarzy, żel do mycia twarzy. Mi się trafił peeling enzymatyczny, także jestem w ogóle bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ nigdy nie używałam peelingu enzymatycznego i chciałam wypróbować. Akurat z Organic fajnie. I to jest linia kosmetyków Basic Cleaner. To skuteczne oczyszczenie i łagodna pielęgnacja twarzy, polecana jest do każdego rodzaju cery, również do wrażliwej i naczyniowej. Także jestem ciekawa tego produktu, jest to 100 ml, także tak, z chęcią wypróbuję. Kolejny to jest Anatomicals, krem do rąk albo balsam do ust. Mi się trafił balsam do ust. Stop Cracking Up Lip Balm. Szczerze mówiąc, wolałabym trafić na balsam do rąk, ale w sumie balsamy do ust cały czas mi się gubią, więc w sumie spoko. I to są kosmetyki, które nie zawierają parabenów, są delikatne dla skóry, nie podrażniają, Także jestem ciekawa, czy on będzie dobry, zaraz go otworzymy. Ale on tak wygląda, taki czerwony. Nie będę teraz go smarować, bo mam na ustach już coś tam nałożone. Ale tak zapachu jakoś nie mogę poczuć, że tak powiem. I dalej jest to L'Oreal Błyszczyk do ust Glam Shine. Super, wszystko się ostatnio glam nazywa, produkt też pełnowymiarowy. I ten produkt wygląda tak. W sumie nie wiem, czy będę go używać, bo ja nie używam błyszczyków. No ale może się przyda, jak nie to komuś z Was oddam. Bo na moim Facebooku założyłam ostatnio, słuchajcie, taką aplikację, gdzie sprawdzam, kto jest najaktywniejszy z fanów. Więc jak będziecie aktywni, to co jakiś czas może ktoś dostanie ode mnie jakiś upominek, także zapraszam. Link oczywiście do mojego Facebooka znajdziecie na dole. Dalej mamy bibułki matujące z Mariona. Szczerze mówiąc, kupiłam ostatnio bibułki matujące nowe, których jeszcze nie użyłam ani jednej. No ale nic, taki produkt się nie przeterminuje, także no na pewno się kiedyś przyda. I taka cena, o Jezu, ja nie mówiłam cen, także z Organic Peeling Enzymatyczny kosztował 73 zł, balsam do ust 12, błyszczyk 35, o Boże, nigdy bym za błyszczyk tyle nie dała, a bibułki 12 zł, więc chyba to spoko cena. Dalej mamy Pharmona masło do ciała. I tutaj mamy aksamitne masło do ciała o gęstej konsystencji, energizującym zapachu dzięki bogactwu naturalnych składników aktywnych, intensywnie i głęboko odżywia skórę, poprawiając jej kondycję i wygląd. Super, super, super. Balsamów do ciała zawsze się przydadzą, więc spoko, bardzo chętnie przetestuję. Tutaj widzę jakąś limonkę i zieloną herbatę, także może być fajny zapach i tu jest pielęgnacja wyszczuplająca. No w sumie wątpię, żeby mi wyszczuplił ten
ten balsam skórę, ale jeśli ujędrni, to będę bardzo zadowolona, bo ostatnio mi się znowu robią rozstępy, no ale muszę z tym walczyć. Tu widzę jakieś próbeczki dostałam. Jest tutaj czekolada i orzech pistacji, masło do ciała, lubię strasznie pistacje. Tutaj mamy z Farmony, to wszystkie są próbki, no. Tutaj mamy skin, coś tam, ekskluzywny biokrem nawilżający, regenerujący na noc. I dalej mamy krem zimowy do twarzy, ochronny. No to sobie wypróbuję i powiem Wam tak, jeśli chodzi o to pudełko, ja szczerze mówiąc nie wiem, czy bym się zdecydowała na zamówienie takiej subskrypcji, że co miesiąc do mnie przychodzi, ale raz na jakiś czas fajnie moim zdaniem zamówić sobie różne takie pudełka i coś przetestować. Ja jestem najbardziej zadowolona tutaj w tym pudełku z tego peelingu enzymatycznego, bo naprawdę chciałam taki kupić, a że to jeszcze jest organik, także jeszcze większy plus. Bibułki średnio, błyszczyk też średnio, bo niestety ja jakoś za błyszczykami nie przepadam, masło z chęcią przetestuję, także uważam, że pudełko jest całkiem spoko. Nie wiem, dajcie mi w ogóle znać, czy zamawiacie takie pudełka, co myślicie o takich subskrypcjach różnych pudełek, czy to Shiny Boxa, czy to Glossy Boxa i czy produkty Wam się podobały. Zapraszam na kolejny filmik już jutro, bo trwa grudniowe wyzwanie i filmiki w grudniu wrzucam codziennie. Zapraszam również na mojego Facebooka, bloga, Instagrama, Aska i Twittera. Do zobaczenia, pa, pa!